Katarzyna Piter i Fanny Stoller awansowały do finału debla turnieju w TA250 w Kantonie. W półfinale pokonały Emilia Pletton i Qian Hui Tang 7,5, 6,3. W decydującym meczu zmierzą się z Kateriną Siniakową i Shua Ishang. Polka i Węgierka pokazały świetną formę, pokonując w półfinale Brytyjkę Emilia Pletton i Chinkę Qian Hui Tang. Mecz zakończył się wynikiem 7,5, 6,3, co zapewniło im miejsce w finale. Teraz czeka je trudne wyzwanie, gdyż ich przeciwniczkami będą najwyżej rozstawione Kateryna Siniakowa i Shua Ishang. Dalszy ciąg materiału pod wideo dla 33-letniej Katarzyny Piter to szansa na zdobycie czwartego tytułu w karierze w turniejach w tarangi 250 lub wyższej. Wcześniej triumfowała w Palermo w 2013 roku oraz dwukrotnie w Budapeszcie w 2023 roku, zawsze grając z Fanny Stoller. Katarzyna Piter ma na swoim koncie już kilka znaczących sukcesów. W 2013 roku zdobyła tytuł w Palermo, grając z Krystyną Mladenowic. W ostatnich latach dwukrotnie triumfowała w Budapeszcie, co pokazuje jej nieustającą formę i determinację do osiągania kolejnych sukcesów na kortach tenisowych. Źródło informacji: Polska Agencja Prasowa.